Cześć, witajcie ponownie na kanale. Tym razem spotykamy się z okazji kolejnego poddasza. No i będzie to poddasze nietypowe, bo jak widać już na załączonym obrazku mamy tu to, co po niektórzy lubią najbardziej, ale zrobić niepoprawnie. Mamy do czynienia z pełnym deskowaniem. Dodatkowo będziemy tutaj mieli izolację nadmuchową, więc będzie trochę zabawy. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Tak więc nie pozostaje nam nic innego, jak przystąpić do działania. Pogoda nas nie rozpieszcza, niestety są 2 stopnie na zewnątrz, więc musimy sobie poradzić z tym, co mamy. Póki co zajmiemy się tamtą stroną, która jest łatwiej dostępna. No i teraz przechodząc do meritum. No ja nie mam jeszcze w ogóle żadnych tajli na sobie, ale to zaraz ogarnę. Tajle narzędzia dla co po niektórych. Przebieg izolacji będzie taki, że zasypujemy sobie skosy, więc 42 cm grubości mamy osiągnąć, więc zasypujemy po skosie. Przechodzimy powyżej jętki i tutaj już w poziomie jętki. Dzięki. W poziomie jętki będzie zamknięte. Cała przestrzeń u góry będzie wentylowana. Mamy tam rewizję z jednej strony i na drugim końcu. Stąd nie zobaczymy. Trzeba zdecydowanie, Piotrek, te gwoździe wszystkie pozabijać. Tu jakiś gwoździowy komando widzę wkroczył. My musimy wykonać naszą szczelinę na wysokość 3 cm. I tutaj będzie się nasze chłodne powietrze, czy tam świeże powietrze przemieszczało wzdłuż połaci do góry, gdzie trafi na ten trójkąt, który będzie niezasypany i będzie się wentylować w tym kierunku. Ładnie zacięty styropian, musi być sklina. Naszą szczelinę wykonamy tradycyjnie listewkami. To jest zwykła tarcica. No, mamy 25 na 30. Nasza listwa przyjdzie tutaj w ten sposób. Ciach. Zostanie zamontowana tutaj przy pomocy gwoździ. Przestrzeń pomiędzy krokwiami wynosi 86 cm. Będzie to całkiem sporo, żeby na tych 3 cm ta nasza szczelina była odpowiednio dobrze napięta. To zdecydowanie nie mamy, zdecydowanie jesteśmy zmuszeni tutaj również w środek dać listwę, więc kolejna listwa pójdzie tutaj środkiem. O, w ten sposób. I tym sposobem nasze pole się dzieli tak na dobrą sprawę na przestrzenie tam około 40 parę centymetrów, tak? A więc sam montaż wygląda następująco. 3 listewki w pole, tak jak wspomniałem. Ja to robię na oko, nie używam tu miary. Nie bądźmy tutaj aż tacy takimi aptekarzami. Wiadomo, o co chodzi, trzeba to pole podzielić na 3 części. Równomierne, w miarę równomierne. Oj, kurde, gwoździe mi wyszły, Peter, jak na złość. Dobra, ja sobie obracam tą listewkę tak, żeby ta krawędź była jakaś przyzwoita. Nie było to ogryzione jak przez szczura. I ładujemy. Mam regulację siły mocowania, co sprawia, że... O matko. Okej, wejście numer 5723. Już mimo, że tym razem nikt nie przeszkodzi, a sprzęt się nie zatnie. Ach, bęk. Wyregulowane, także niewiele mam tu do roboty, ale jestem pewny, że nie przejdzie w drugą stronę. Okej, to jedziemy dalej. Jedną połać już w tej części tego poddasza, gdzie mamy zasięg, mamy zrobioną. Prezentuje się to następująco. No i generalnie to od samego dołu do naszej jętki, potem jeszcze ponad jętkę. Mamy to wyciągnięte na około metr, na grubo około metr, bym powiedział. I nasza membrana będzie się kończyć gdzieś w tym miejscu. W samym szczycie będzie już ten dalszy wylot. Także tyle na tą chwilę.
Hej, hej, no jesteśmy na ZOT, tak po naszemu się, Godo. W międzyczasie przeszliśmy do kolejnego etapu zadania. Do kolejnego zadania, albo do kolejnego etapu. Montujemy sobie pogrubienie dla krokwi. Montujemy po to, aby nasz wieszak miał odpowiednie podparcie. Będziemy mieli 42 cm grubości izolacji, więc nasze wieszaki, które mają 30 cm, miałyby no bardzo niewiele podparcia, tak? Więc sytuacja wymagała od nas tego, żeby wykonać takie dodatkowe wzmocnienie. No i jakby tego było mało, spójrzcie, kręcimy czarnuchami. Znowu taka sytuacja. My powoli zabieramy się za membranę, bo to już ten moment się zbliża. Natomiast zostało nam jeszcze tak naprawdę wykonać te pogrubienia tutaj w tej części, no bo tutaj również będą wisieć wieszaki i potem nasza zabudowa już na tych kleszczach, na samym szczycie już będzie na krótkich grzybkach. Tylko do tego izolacja pójdzie do góry. Grubość izolacji pójdzie w drugą stronę, więc nie ma problemu. Nas interesują nasze rzeczone 40 cm. Jeżeli chodzi o całość izolacji dookoła budynku, musimy mieć pełną grubość, wszędzie taką samą. Najlepiej, albo przynajmniej zbliżoną, możliwie najbliżej jak się da. No biorąc pod uwagę jakieś nierówności w ukształtowaniu więźby. Nasz element licujemy z jednej strony krokwi, właśnie po to, żeby nasz wieszak do tej strony przylegał. Te elementy, które będą trzymać nam wieszaki, są elementami już konstrukcyjnymi dla naszej suchej zabudowy, więc no, trzeba się nad tym pochylić i zrobić to jak należy. Nie żałuję gwoździ, a dodatkowo dokręcamy jeszcze te łaty wkrętami. Gwoździe 90 galwanizowane z Pasloda. Staram się je strzelać. I'd rather be with you. Yeah. Czy tam pogrubienia dla krokwi mamy. Może nie wygląda to pięknie, ale no spełni swoją rolę zasadniczą. Przyjdzie wieszak. Działa. Dobra, my sobie tutaj trochę ogarniemy, chociaż aż tak źle nie jest i przejdziemy do montażu membrany. Okej. No to rozpoczęliśmy etap montowania naszej wiatroizolacji. To jest nasz element przykładowy, tak to będzie wyglądać. Do tego zmierzamy, tego szukamy. Robimy to tak. Wijamy. Tu krawędzi murbelki. Tam łaty, jak to kto zwał. No i teraz zbliżamy się do brzegu. Po linii prostej. No, w ten sposób. Układając ją sobie i zaginając już wstępnie w narożach, tak jak powinna. No, raz jeszcze tak kształtujemy to myszę. O, wywinięcie. Takie 3 cm tu mamy. Poczekaj, tak. O, dobra. Dobra. Zacinać. Voilà, poszczelane. Tutaj strzyki są tu pouzupełniane. Spójrzcie, ile do tego jest. To nie jest miejsce na oszczędności, tym bardziej, że te strzelacze to raczej grosze. No dużo szczelania jest generalnie, nie?
tak jeszcze w gwoli ścisłości, to ta ściana musi zostać podcięta, co jest, myślę, że oczywiste, powinno być oczywiste. No podcięta za sprawą tego, że znów, spójrzcie, po pierwsze nie ma miejsca na izolację w tym miejscu nawet, ani grama, a po drugie wciąż mamy sytuację taką, że ten mur jest po samą deskę, więc jest dokładnie ta sama sprawa, co tam. Tam obcięliśmy ścianę, tu obcięliśmy ścianę oczywiście, tak więc no, izolacja musi się znaleźć tutaj na tym murze od góry, tak? No robota już w tym momencie dla ekipy od elewacji. Wytną odpowiednią ilość, wstawiając tutaj wełnę. Cała ściana na całym obwodzie do wycięcia. No i to samo z drugiej strony. Tam jest dokładnie taki sam szczyt, dokładnie ten sam problem. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca części praktycznej, więc zasadniczo montażu samej membrany i wytwarzania tym samym szczeliny wentylacyjnej. Tak to wygląda w praktyce. My to robimy tak, a nie inaczej. Sprawdza się to. Jest to odrobinę czasochłonne, aczkolwiek no, niemożliwe do wykonania. Zostało nam jeszcze odrobinę prac jakichś tam wykończeniowych do zrobienia przy tym. Tam jakieś rozdarcie trzeba będzie naprawić, zabezpieczyć, także takie drobne niuanse, jeszcze kosmetyka generalnie. Tyle odnośnie samej szczeliny wentylacyjnej. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej na temat na przykład tego, jak już to rysuję takie rzeczy i jak to wygląda finansowo, no to zapraszam Was oczywiście na Patronite'a. Tam jest taka odpowiednia, że tak powiem, rubryka, w której takie informacje będą się znajdować i będą się pojawiać takie filmy dla bardziej zaawansowanych, że tak powiem, użytkowników, wykonawców i przede wszystkim wykonawców. Dla inwestorów raczej mało interesujące wątki i interesuje bardziej druga strona medalu. Do zobaczenia.